Cześć, tu Michał. Porozmawiajmy sobie o remiksach. Czy remiksy są legalne? Albo inaczej, co zrobić, żeby remiks był legalny? Remiks, czyli zmiana oryginalnego utworu pod interpretację remiksera. Czyli jest jakiś dany utwór, przykładowo Dr. Alban Sing Alleluja, no i ty chcesz zrobić remiks, na przykład techno mix, albo na jakąś wersję klubową. No i wtedy zmieniasz ten utwór, czyli nieco zmieniasz linię melodyjną, zmieniasz niekiedy bas i dodajesz jakieś swoje akcenty. No i w świetle prawa jest tak, że jeśli ty bierzesz utwór jakiegoś wykonawcy, no to ten utwór jest chroniony prawem autorskim, czyli osoba, która go stworzyła, skomponowała, nagrała, zaśpiewała, cokolwiek, ma do tego prawo autorskie. To jest jego własność i to jest niepodważalne. Takie jest po prostu prawo autorskie, czyli dzieło, czytaj, utwór, jest chronione prawem autorskim. No i teraz jeśli ty weźmiesz sobie jakikolwiek utwór i zremiksujesz, czyli zmienisz jego oryginalną ścieżkę, dodasz jakieś swoje elementy, akcenty, no to ty zmieniasz czyjeś dzieło. To, żeby zmienić czyjeś dzieło, czyjś utwór, to ty potrzebujesz zgody autora. Najlepiej, żeby ta zgoda była też na piśmie. To nie tak, że ja ci powiem, pozwalam ci, zremiksuj mój utwór, bo później jeśli dojdzie do jakichś roszczeń sądowych, no to wtedy umowa niby słowna jest wiążąca, ale trudno to udowodnić. Na piśmie jest łatwiejsze później do udowodnienia, bo o co się rozchodzi? A mianowicie rozchodzi się o to, że jak ty zrobisz remiks, to jeszcze może nic wielkiego się nie stało, ale jeśli ty go puścisz w sieć i on załapie, czyli stanie się hitem, ludzie go podłapią, zaczną go grać, rozgłosie radiowe, to wtedy uwierz mi, że odezwie się do ciebie właściciel tego utworu, który zremiksowałeś i powie hola hola, to jest mój utwór, zmieniłeś go bez mojej zgody i naliczy karę, poda cię do sądu, cokolwiek. Faktem jest, że mało kto ma zgodę na piśmie. Większość remiksów w internecie jest nielegalna. Ale to wiesz tylko ty i ja, bo ja ci o tym mówię. Natomiast jakby się przyjrzeć, żeby jak to zrobić formalnie i legalnie, no to przede wszystkim najpierw kontakt do właściciela utworu, czyli do osoby, która to nagrała, która, bo może to też nie zawsze do osoby, bo niekiedy mają wytwórnie, jakieś, wiesz, firmy mają prawa autorskie do danych utworów, dlatego musisz po prostu dojść do osoby kontaktowej, która zarządza prawami autorskimi danego utworu. Odzywasz się do niego i mówisz, o co chodzi, że chcesz go zremiksować i przedstawiasz, jaki masz pomysł, przykładowo, że chcesz ten remiks zrobić w stylu house, trance, jakiejkolwiek. No i wtedy, jeśli właściciel wyraża zgodę, spisujecie prostą umowę. To jest umowa, która tak naprawdę właściciel powierza tobie możliwość ingerencji w jego dzieło, czyli tak jakby troszeczkę ci udostępnia te prawa autorskie, daje ci zezwolenie. No i jeśli ty masz to na piśmie, wtedy sobie robisz w swoim studiu muzycznym remiks, dodajesz swoje akcenty, zmieniasz sobie bas, cokolwiek. No pewnie słyszałeś nie jeden remiks, także nie będę ci tłumaczył, jak się robi remiks, bo to jest po prostu zmiana oryginalnego utworu. Ale wtedy, jak masz na piśmie zgodę autora, to jesteś pełen legal i jesteś chroniony. Do czego zmierzam? Dla przykładu, Calvi Remy Explosion. Jest to utwór oryginalny Calvi Remy. Jednak ten utwór nie odniósł wielkiego hitu. Hitem jest remix Calvi Remy Explosion DJ Teo. I ten remix odniósł większy sukces niż oryginał. Kolejny przykład. Znowu Calvi Remy. Calvi Remy Explosion. Ok, DJ Teo zrobił remix, jest hit, ale teraz jeszcze zrobił jak ten Poleczka, Ech Poleczko. I to też nie zrobili Calvi Remy, tylko to tam zrobił jakiś, no nie chcę przekręcić, ale tam oczywiście w nawiasie jest zawsze podane, jest Calvi Remy Explosion, czy tam Ech Poleczko w nawiasie, kto to zremiksował. I do czego zmierzam? No i na takim przykładzie pokazuję ci, że jeśli Calvi Remy nie wyraziliby zgody, czy DJ Teo, czy temu drugiemu, co zrobił Ech Poleczko, oni to zrobiliby te remiksy, wpuścili w neta i to by odniosło, takie są fakty, bo teraz jesteśmy tak w roku 2024 i taki jest fakt. Explosion, Ech Poleczko są hitami, ale to są remiksy. I na tym przykładzie chcę ci powiedzieć, że Calvi Remy, no najprawdopodobniej, nie wiem tego, bo przecież ich nie pytałem, ale według mnie oni wyrazili zgodę na zremiksowanie swoich utworów i te remiksy odniosły większy sukces. No i wtedy właśnie, jeśli remiks odnosi większy sukces jak oryginał, to się zaczyna batalia o prawa autorskie, czyli kto ma prawo do zarabiania na tym utworze, bo to wtedy dochodzą tantiemy, to wtedy dochodzą opłaty za na przykład emitowanie utworów w radio, telewizji, czy w klubach, na dyskotekach, na imprezach. I wtedy zaczyna się batalia i przeprawa, kto ma do tego prawo, kto powinien na tym zarabiać, albo komu się należą pieniądze. Dlatego podsumowując, remiks tylko i wyłącznie jest legalny, jeśli posiadasz najlepiej na piśmie zgodę autora. I to jest niepodważalne. Koniec, kropka. Jeśli remiksujesz bez zgody autora,
no, naruszasz prawa autorskie i ja nie mówię, że ktoś cię poda do sądu, ale może cię podać. A w przypadku, gdy twój remix osiągnie wielki sukces, stanie się mega przebojem, mega hitem, no to uwierz mi, że na pewno właściciel praw autorskich odezwie się do ciebie, zapuka z jakimś pozwem sądowym lub z naliczeniem kary, bo że jemu się należy, tak? Ty zremiksowałeś jego utwór i ten twój remix odniósł wielki sukces, ale właściciel będzie chciał za to też pieniążki, że ty bez jego zgody to zrobiłeś. I jeszcze taka jedna ciekawostka na sam koniec. Prawa autorskie wygasają 70 lat po śmierci twórcy. Czyli jeśli skomponowałeś jakiś utwór, umrzesz, to 70 lat po twojej śmierci prawa autorskie wygasają. Co to znaczy? Że utwór trafia do domeny publicznej i wtedy możesz ten utwór sobie brać, nie pytać nikogo o zgodę, robić z nim co ci się żywnie podoba. No tylko, że jak wiesz, jest rok 2024, jeśli odejmiemy sobie i damy 70 lat wstecz, no to to są utwory, to jest czas 1940, tak na szybko policzyłem, 1950, no to z 1950 utworu raczej teraz nie znajdziesz muzycznego, a jak znajdziesz, to jest taka muzyka, która się teraz niekoniecznie nadaje, bo mamy całkiem inne czasy, mamy erę cyfrową, digitalizację, no i te utwory całkiem inaczej brzmią, to już jest wersja, to jest tak naprawdę brzmienie cyfrowe, to są już inne, całkiem inna technologia tworzenia muzyki niż była w roku 1950. Dlatego przy muzyce to będzie bardzo trudno 70 lat odczekać. Ale te prawa autorskie mają tak samo, jeśli chodzi o książki, czyli jak sobie weźmiesz książkę, którą napisał na przykład Mickiewicz 70 lat temu, to ta książka już nie ma praw autorskich, bo po 70 latach od śmierci twórcy prawa autorskie wygasają. To taka ciekawostka na koniec. Jeśli masz jakiś utwór, który ma już 70 lat i masz pomysł na jego remix, to śmiało rób i nie potrzebujesz zgody autora tego utworu. Ale jeśli chcesz zremiksować utwór, który już jest na rynku, to musisz mieć zgodę autora, najlepiej na piśmie. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, cześć.